90% tego, jakie mamy efekty tutaj całościowe, jeżeli chodzi o ćwiczenia, to jest jednak dieta. Zdrowe żywienie ma bardzo duży wpływ na kondycję naszej skóry, naszych włosów. Wszystko, co jemy, odbija się w naszym wyglądzie. Żeby osiągnąć trwałe efekty, nie wystarczy tylko spędzać ten czas na siłowni, nie wystarczy tylko iść do fryzjera i zrobić sobie ładną fryzurę, więc to jest to wszystko, co robimy na co dzień, tak? W jakich kosmetykach myjemy nasze włosy, czym je odżywiamy, aby te włosy mogły być lśniące, gładkie, tak samo jak nasza skóra. Każda z nas jest zwykłą kobietą, która ma mnóstwo obowiązków codziennych. Pracujemy, zajmujemy się domem, rodziną, mamy przyjaciół. A mimo wszystko znajdujemy czas dla siebie, dla swojego zdrowia. Nie tracę energii! I chcemy pokazać, że nawet osoby mające pracę zawodową, pracujące 8 albo i więcej godzin dziennie, przy dobrej organizacji czasu, przy odpowiedniej motywacji są w stanie dbać tak naprawdę o siebie i są w stanie znaleźć czas na trening. Cześć, tu Kinga. Cześć, tu Aga. Razem prowadzimy bloga fitduet.pl.